It will be a better place. No more lonely, no intolerance. Join your hands in prayer. Pray for love. Pray for. Projekt Mimofonii w Wiadrofonii to muzyczne przedstawienie. Artyści grają utwory oparte na muzyce jazzowej, etnicznej i klasycznej. W trakcie koncertu Rafał Zawistowski z Teatru Witkacego w Zakopanem maluje obraz. Maluję wielkie wiadro, w którym chowa cały świat. Chowa wszystkie ludzkie rozterki, plusy, minusy życia na ziemi i gdzieś tam jeszcze ukryje Pana Boga, czy tą alfę, symbol alfy, czyli symbol nieskończoności, boskości. Utwory Mimofonów to swego rodzaju manifest przeciwko wszechogarniającej kulturze masowej. To także protest przeciwko traceniu własnej tożsamości. Tylko nie jestem Pawłem Steczkowskim na scenie, tylko Mimofonem. Jestem zupełnie bezosobową postacią, która pokazuje, że do tego doprowadzimy, że nie będzie ważne już, kim się jest, tylko co się mówi. Najlepiej w języku angielskim, więc my mówimy po angielsku. Ale mówimy oczywiście wszystko wbrew temu, co oni chcieliby usłyszeć. Tekst mówiony po niemiecku jest tekstem wyciągniętym z gazet. Facet wchodzi do internetu, ten, który mówi po tym niemiecku, i on szuka tytułów z ostatniego czasu. Dlaczego mówimy po niemiecku? No dlatego, że wiemy, że większa część prasy w Polsce jest w rękach niemieckich, no więc po co mamy pisać po polsku, jak i tak to Niemcy piszą? No więc może mówmy od razu w ich języku, no. To jest takie wszystko dogłębne, podskórne, kto tam gdzie chciał, to się domyśli. Mimofonii tworzą na różnych płaszczyznach muzycznych i multimedialnych. Nagrywają płyty, filmy, tworzą programy telewizyjne, radiowe i sztuki teatralne. Współpracują m.in. z Teatrem Witkacego w Zakopanem i Teatrem Ruchu i Tańca z Krakowa.